Grupa teatralna Eksperyment nie poprzestaje tylko na wajcharowskim misterium. Sięga po równie ambitne przedstawienia i to z dużym powodzeniem. W 2003 roku po raz pierwszy zagrała Goście Oczekiwanego. To trudna sztuka, która ukazuje relacje, jakie codziennie rozgrywają się między Bogiem a ludźmi. W tym roku aktorzy realizują małe tournée po kaszubskich miejscowościach. Gościli m.in. w Linii, Starej Hucie, Gowinie i w Luzinie. Mamy tutaj długoletnie tradycje teatru dramatycznego właśnie, ale w języku kaszubskim. Duża w tym zasługa pani Marii Krośnickiej i osób, które wcześniej zajmowały się tym teatrem. No, publiczność jest na pewno bardzo dojrzała, przygotowana dzięki temu, no, ale też widać, że potrzeby rosną, wymagania i teatr kaszubski to dzisiaj już za mało. Jest dużo ludności napływowej dzisiaj w Kębłowie, w Kochanowie i myślę, że coraz więcej będziemy musieli się też otwierać na słowo polskie. Trwający 2,5 godziny spektakl przyciągnął wielu słuchaczy. Wśród licznie zgromadzonej publiczności spotkać można było całe rodziny, osoby starsze oraz młodzież. Muzykę do Gościa Oczekiwanego w wykonaniu teatru Eksperyment napisał Waldemar Czaja. W roli głównej wystąpił Marek Czoska, Artur Szymanowski i Aleksander Hejmowski. Sztukę wyreżyserował Wojciech Rybakowski. W czasie prób nie tylko uczymy się tekstu, bo to przecież nie jest największa filozofia, żeby się tekstu nauczyć. Natomiast co jakiś czas musimy wracać do ćwiczeń warsztatowych, żeby aktor na scenie czuł się pewny, żeby wiedział, czego chce, żeby panował nad każdą częścią swojego ciała. To są bardzo ważne elementy gry aktorskiej. Grupa teatralna Eksperyment zawiązała się ponad 10 lat temu. Na swoim koncie ma nie tylko tak znakomite przedstawienia jak Misterium Męki Pańskiej rozgrywane na Kalwarii Wajcherowskiej i Gość Oczekiwany, ale także Skąpiec Moliera czy Małe Zbrodnie Małżeńskie Erika Emanuela Schmidta. Na jednym z koncertów chórów amatorskich osoba, pan Mróz, który prowadził ten koncert, mówi: jesteście grupami amatorskimi. Amator to znaczy miłośnik, więc ja bym tak chciał rozumieć znaczenie słowa amator, czyli ludzie, którzy no niekoniecznie mają dyplom aktora w kieszeni, natomiast mają dużo serca i zamiłowania do tej sztuki. Uzupełnieniem wspaniałej gry aktorskiej w Gościu Oczekiwanym była dekoracja, którą wykonali sami aktorzy oraz wyjątkowa gra świateł. Grupa teatralna Eksperyment przed świętami Bożego Narodzenia wystąpi jeszcze w Małym Kacku.